Cześć. Cześć, witamy wszystkich. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać i widać. Dajcie znać w komentarzach, na czacie, przepraszam. Czy jest wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Cześć wszystkim. Dobra. No nic, to co, zaczynamy. Super, świetnie. Dzięki za odzew. No to co, zaczynamy. Więc tak, prowodyrem tego dzisiejszego spotkania tutaj jest wszystkim dobrze znany Black Friday, który zbliża się wielkimi krokami, już czujemy oddech na plecach tego zakupowego szaleństwa. Ale moi drodzy, czy wy wiecie, skąd wzięła się w ogóle ta nazwa? Robercie, wiesz? Ja sobie wygooglowałam informacje na temat w ogóle tego, skąd ta nazwa się wzięła i okazuje się, że generalnie wszyscy wiemy, że to wydarzenie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, dlatego też tam ta historia się dzieje. No, dla nas jest to fantastyczne zakupowe szaleństwo, super, mega pozytywne emocje, natomiast moi drodzy, dla funkcjonariuszy policji w Filadelfii jest to jeden z najgorszych dni w roku. Bo wiąże się on z ogromnym stresem, gdyż na ulicach są tłumy. No i ktoś te tłumy musi ogarnąć, dlatego oni sobie tak te święto zakupowe nazwali. No ale wróćmy do meritum. To jak sprawdzić właściwie wydajność naszego sklepu przed tym największym festiwalem? No i tutaj z Robertem przybywamy z odsieczą, prawda? Jasne, że tak. Dobrze. Lecimy dalej. Dobra, to jak sprawdzić wydajność naszego sklepu? Tutaj przybywają z odsieczą też tak zwane testy wydajnościowe. Testy wydajnościowe są testami pozwalającymi nam sprawdzić, jak w kontrolowanych warunkach testowych zachowuje się nasza aplikacja czy infrastruktura. No i tutaj kluczowym wyrażeniem właśnie jest kontrolowane warunki. Ponieważ te testy wydajnościowe symulują ruch użytkowników i pozwalają poznać nam granice naszego sklepu czy aplikacji. No a co za tym idzie, lepiej przygotować się do wzmożonego ruchu w trakcie takiego wydarzenia, jakim jest właśnie Black Friday czy jakikolwiek inny event bądź też promocja. No i jak już mamy te testy za sobą, wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, wprowadziliśmy wszelakie zalecane modyfikacje, no to możemy spokojnie się rozsiąść i cieszyć się sprawnie działającym serwisem. Spijać śmietankę. Jakie są rodzaje tych testów wydajnościowych? Testy wydajnościowe, które przeprowadzamy akurat my u siebie, czyli przeprowadzają je hostersi, to testy, które nazywają się load test, soak test, spike test oraz stress test. Na czym właściwie polegają? Load test polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia systemu, ale nie na maksa. Celem takiego testu jest znalezienie, jakie właściwie obciążenie nasz system jest w stanie obsłużyć przed wystąpieniem jakiejkolwiek awarii. Testy te przeprowadza się na zasadzie stopniowego zwiększania liczby użytkowników, aż zostanie osiągnięty ten zamierzony punkt przeciążenia. Tutaj sobie ustalamy jakiś tam procent błędu. Soak test, zwany również endurance test, polega na takim stałym utrzymaniu obciążenia systemu w dosyć dłuższym okresie czasu, co pozwala nam na sprawdzenie, właściwie celem takiego testu jest sprawdzenie, czy nasz system w ogóle jest stabilny i czy nie dochodzi na przykład do wycieku pamięci, czy też nie ma żadnych innych problemów z zasobami. Spike test. No, spike test tutaj polega na gwałtownym i znacznym zwiększeniu obciążenia naszego systemu w dosyć krótkim czasie. Przykładem tego na przykład mogą być różnorakie loterie chociażby. No i tutaj symulujemy poprzez nagłe zwiększenie takiego ruchu jednoczesne użytkowników, aby sprawdzić w kontrolowanych warunkach, czy nasz system
ten taki wzrost zainteresowania jest w stanie przetrwać. Dobra. Ostatnim testem to jest stres test. Właściwie jak sama nazwa wskazuje, polega on na przekraczaniu granic wytrzymałości naszego systemu. No i celem takiego testu jest właśnie identyfikacja słabych punktów naszej infrastruktury, no i ocena tego, jak nasz system zachowuje się w trakcie tego typu nieprzewidywalnych i ekstremalnych warunków. Okej. Podsumowując, tak jak tutaj zawarłam na slajdzie, mamy load test, czyli ten, który polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia na system lub aplikację w celu oceny, jak zachowują się w warunkach spodziewanego produkcyjnego przeciążenia. Mamy spike test, który polega na gwałtownym i znacznym zwiększeniu obciążenia systemu w krótkim okresie czasu, aby ocenić, jak system radzi sobie z nagłymi szczytami ruchu. Soak test polega na utrzymaniu stałego obciążenia na systemie lub aplikacji przez dłuższy okres, aby sprawdzić, czy nie występują wycieki pamięci lub inne problemy z zasobami. No i ostatni stres test, który polega na przekroczeniu granic wydajności systemu, wprowadzeniu awarii lub nadmiernego obciążenia w celu zidentyfikowania punktu, w którym system przestaje działać zgodnie z oczekiwaniami. Przy czym jeśli chodzi o przygotowanie serwisu do eventu, jakim jest Black Friday, najlepiej sprawdzą się tutaj load testy czy stres testy. Warto również wspomnieć o monitoringu infrastruktury i narzędziach do tego monitoringu używanych, gdyż na podstawie zebranych danych jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, co czeka nas w związku ze wzmożonym ruchem i zainteresowaniem naszego serwisu. Tutaj na slajdzie chciałam pokazać Wam przykładowe narzędzia, których używamy do monitorowania infrastruktury czy też aplikacji. No istnieją, jak widzicie, różnorodne narzędzia do monitoringu, takie jak New Relic, Dynatrace, Zabbix, Prometheus. Pozwalają one nam na zebranie w czasie rzeczywistym ogromnej ilości danych dotyczących naszej aplikacji, co pozwala nam na dokładne sprawdzenie, co właściwie działo się z naszą infrastrukturą w momencie pojawienia się jakichkolwiek problemów, gdzie znajdują się tak zwane wąskie gardła naszej infrastruktury. A co za tym idzie, w efekcie jesteśmy w stanie lepiej przygotować się do nadchodzącego eventu. Jako hosterzy oczywiście korzystamy ze wszystkich tych narzędzi, które tutaj widzicie, jak i wielu innych, o których chyba nie mam zbyt wiele czasu, żeby mówić. No i pomagamy naszym klientom w doborze instalacji oraz prawidłowej konfiguracji zarówno podczas testów wydajnościowych, jak i opieki nad infrastrukturą. O co właściwie chodzi z tą opieką? Więc tak, opieka administracyjna, jak widać tutaj pokrótce na załączonym slajdzie, starałam się opisać, co nam daje. A daje, jeśli mamy dostęp do infrastruktury klienta, to pozwala nam to reagować na bieżąco na występujące awarie, znaleźć wąskie gardło, przeprowadzić analizę po zestawieniu danych. Opieka administracyjna to innymi słowy zarządzanie i administracja serwerami. Jako hostesi zarządzamy serwerami naszych klientów, zapewniając bezpieczeństwo tych serwerów oraz ciągłość działania infrastruktury IT 24/7, 365 dni w roku. Będąc pod naszą opieką, mamy dostęp do danych dotyczących właśnie obciążenia infrastruktury, z rozbiciem na poszczególne jej komponenty. To jest baza, to są serwery aplikacyjne, czy też serwisy współpracujące. No i dzięki tym danym jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na ewentualne problemy i ewentualne awarie,
dodatkowo po zestawieniu tych wszystkich informacji, tych wszystkich danych, które dają nam narzędzia do monitoringu, plus informacje uzyskane od klienta na temat tego, jakiego ruchu spodziewa się właśnie podczas eventu, jakim jest Black Friday, jesteśmy w stanie łatwo przewidzieć, przeliczyć, czy ten nasz serwis, ten nasz system, wasz system jest w stanie w ogóle przetrwać ten Black Friday. Czyli reasumując, jeśli wasza infrastruktura jest pod naszą opieką, to jest ona nam doskonale znana, więc jesteśmy w stanie szybko i sprawnie zlokalizować te wąskie gardła infrastruktury. No a co za tym idzie, lepiej przygotować ją do tego typu wzmożonego ruchu, jakim właśnie jest Black Friday, czy jakikolwiek inny event. Przechodząc do kolejnego punktu, który jest w naszej agendzie, dotyczy on skalowalności infrastruktury sklepu w praktyce. Co właściwie oznacza termin skalowalność, bo niekoniecznie musi on być wszystkim dobrze znany. No, skalowalność to tak naprawdę zdolność infrastruktury do powiększania się bądź zmniejszania się w odpowiedzi na nasze aktualne potrzeby, bez żadnego uszczerbku na wydajności czy niezawodności naszej infrastruktury. Wyróżniamy dwa typy skalowania. Jest to skalowanie horyzontalne oraz skalowanie wertykalne. W kwestii skalowania horyzontalnego, to tak, skalowanie horyzontalne to innymi słowy skalowanie poziome. Opiera się ono na wzorcu architektury rozproszonej. To oznacza, że polega na dodawaniu kolejnych serwerów służących do tego samego celu. Ten rodzaj skalowania jest nieskończony w swojej naturze, w przeciwieństwie do skalowania wertykalnego, gdyż to skalowanie wertykalne jakieś tam swoje ograniczenia ma, jakieś granice są. No i ten typ skalowania, czyli skalowanie horyzontalne, zapewnia większą odporność na awarie, ponieważ przy takiej niezliczonej ilości serwerów dysfunkcja chociażby jednego z nich totalnie nie wpływa na funkcjonowanie naszej aplikacji. Jedną ze złożoności takiego skalowania horyzontalnego jest dystrybucja ruchu. I tutaj zazwyczaj używane jest narzędzie, które nazywa się Load Balancer, które działa jako pośrednik pomiędzy klientami a serwerem. Po prostu odpowiednio kieruje ruchem użytkowników, aby nasza aplikacja działała nieprzerwanie i nie było żadnych awarii czy też jakichś przerw w jej działaniu. No i teraz, moi drodzy, wystarczy, że odpowiecie sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy właściwie moja aplikacja może się skalować horyzontalnie? Bo jeśli tak, no to super, świetnie. Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, wiele kopii tej samej aplikacji może działać jednocześnie, no i w razie potrzeby możemy tworzyć dodatkowe kopie, które pomogą nam w obsłudze takiego eventu, jakim jest Black Friday, bądź jakiegokolwiek innego. Czyli mamy potrzebę, dodajemy sobie dodatkowe serwery służące do tego samego celu. Wszystko jest pięknie. Jak to skalowanie przekłada się na poszczególne rodzaje serwerów? No to tak, jeśli chodzi o dużą chmurę, tutaj mamy dużych dostawców chmurowych typu AWS, Azure czy GCP, Google Cloud, no to jeśli nasza infrastruktura działa w chmurze, no to zazwyczaj nie mamy totalnie żadnego problemu z zakupem kolejnych nowych instancji, na których ruszą te kopie naszej aplikacji. Wówczas płacimy za godziny wykorzystania takich zasobów. Niestety tutaj ceny są dosyć wysokie w porównaniu do mniejszych dostawców chmurowych,
No ale przynajmniej mamy pewność, że będą dostępne. Bo jeśli chodzi właśnie o małych dostawców chmurowych, czyli OVH, Hetzner, no to tutaj te ceny faktycznie mogą być znacznie niższe. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że czasem trzeba poczekać kilka, nawet do kilkunastu godzin na skonfigurowanie zakupionych przez nas serwerów, bądź też przy takim dużym popycie właśnie w tym okresie, kiedy jest taki event jak Black Friday, może się okazać, że takie serwery w ogóle będą niedostępne. No i tutaj wtedy mamy gigantyczny problem, no bo nie jesteśmy w stanie tego ruchu użytkowników, klientów obsłużyć. Okej, dobrze. No a jeśli chodzi o serwery takie klasyczne, serwery fizyczne, tak zwane on-premise, no to tutaj musimy zapewnić odpowiedni zapas takich zasobów, które właśnie będziemy mogli wykorzystać w trakcie takiego eventu, jakim jest Black Friday lub jakikolwiek inny. No i jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie właśnie na skalowanie. No i tutaj problem jest taki, że nie jest to zbyt opłacalne ze względu na to, że utrzymujemy te dodatkowe zasoby również w czasie, w którym ich nie używamy, co niekoniecznie przekłada się na opłacalność. No dobrze, a co z tym drugim typem skalowania? No i co jeśli odpowiedzią na nasze jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie, czy moja aplikacja może się skalować horyzontalnie? Odpowiedź brzmi nie. No a rośnie nam liczba klientów łączących się jednocześnie z jednym serwerem. Serwerowi w końcu zabraknie i pamięci RAM, i CPU, no co spowoduje w efekcie spowolnienie działania naszej aplikacji. Wyskoczy jakiś błąd, wyskoczy awaria, zniechęcimy użytkowników do naszego sklepu czy tam naszego serwisu. No i tutaj na białym koniu wjeżdża właśnie skalowanie wertykalne. To po prostu metoda dodawania zasobów do istniejącego już serwera, bądź też zastąpienie istniejącego serwera bardziej wydajnym serwerem. Troszeczkę zagmatwane, trochę masło maślane, ale mam nadzieję, że powiedziałam to w miarę zrozumiale. Czyli w momencie, w którym nasz serwer przestaje wyrabiać, po prostu dodajemy mu zasobów, bądź też zamieniamy go na ten, który tą ilością zasobów jest w stanie obsłużyć ten ruch użytkowników w trakcie takich eventów jak Black Friday. No i wszystko brzmi spoko, fajnie, łatwo. Natomiast ten wzorzec skalowania nie należy do najlepszych, gdyż jest właśnie jego granica. W końcu przecież osiągniemy tą maksymalną pojemność zasobów naszej maszyny, której właśnie używamy. No i dodatkowo jeszcze, co wydaje mi się chyba najgorszą bolączką, jest to, że wiąże się to z restartem naszej instancji. Nawet jeśli to jest kilka minut, no to przez te kilka minut nasza aplikacja nie będzie działała, co przekłada się oczywiście na zadowolenie też użytkowników z jej korzystających. Więc w takiej konfiguracji przygotowanie się wcześniej do takiego eventu, jakim jest Black Friday, jest wysoce, wysoce ważne, żebyśmy wiedzieli, że no, to będzie działać. No to z mojej strony tyle. Ja przebrnęłam przez moje dwa pierwsze punkty z agendy. Teraz oddaję głos Robertowi. Cześć, ponownie już udostępniam prezentację. Powiedzcie mi tylko, czy widać ją na ekranie. Tak, ja widzę. Dobra. Okej. To cześć wszystkim, ja nazywam się Robert Przybysławski, jestem właścicielem agencji digitalowej Sixter Active. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o tym, jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego Black Friday. I w tym miejscu oczywiście dziękuję hostersom za zaproszenie.
Podczas tej części webinaru chciałbym skupić się na czterech punktach zgodnie z naszą agendą, czyli jak przygotować firmę, zespoły i procesy do Black Friday, jakich narzędzi używać do monitorowania e-commerce, jakie kluczowe parametry i funkcjonalności poprawić przed czwartym kwartałem i trochę na koniec o automatyzacjach i sztucznej inteligencji w e-commerce. Ale moim zdaniem to, co najważniejsze, to pewnego rodzaju plan, a najlepiej jeszcze strategia na to, żeby się do tego czasu przygotować. No bo umówmy się, musimy tą naszą część prezentacji podzielić na dwie części, czyli tą krótkoterminową, czyli to, co jesteśmy w stanie zrobić jeszcze w tym roku przed Black Friday, ale druga część, moim zdaniem, dużo ważniejsza, czyli jak przygotować się na przyszły rok. I tutaj na tej części chciałbym się skupić nieco bardziej. Więc, żeby dobrze zaplanować, dobrze przygotować strategię rozwoju e-commerce czy przygotowania na ten czwarty kwartał, fajnie by było przeanalizować dane. Ja troszeczkę o danych powiem, nawet będę miał małą niespodziankę a propos danych, natomiast te dane dzisiaj powinny być punktem wyjścia do tego, co powinniśmy zrobić w następnych krokach. Jeżeli mamy dostęp do Google Analytics lub różnych narzędzi analitycznych podpiętych do naszych kanałów social media czy kanałów sprzedaży, to warto zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytania, które produkty, kategorie sprzedawały najlepiej, ale też co i skąd przychodził ten ruch, jaki był ten ruch. Także jest sporo rzeczy, które warto uwzględnić w danych i o tym za chwilę. W takiej strategii, czy takim, powiedzmy, w takim planie przygotowania się do czwartego kwartału, trzeba określić swoje cele. Pewnie to będą cele związane ze sprzedażą, ale pamiętajmy o tym, że najważniejszy w tym wszystkim jest klient i lepsza oferta dla niego. Im lepsza oferta dla niego, tym na pewno ta sprzedaż będzie bardziej się rozwijać. I oczywiście, żeby plan i strategia mogły zostać podsumowane, potrzebne są pewnego rodzaju wskaźniki, KPI, które sobie trzeba określić, żeby taki plan można było zweryfikować i podsumować. My w agencji zazwyczaj działamy w oparciu o PDCA, to cykl Deminga, który pomaga nam planować i później podsumowywać te działania. Zachęcam do takich spotkań czy podsumowania w ten sposób. Jest to na pewno korzystne dla wszystkich. No i coś, do czego zachęcam zawsze, czyli do posiadania planu B, jeżeli strategia nie przyniesie, czy właściwie taktyki nie przyniosą zamierzonych efektów, to fajnie mieć coś w zanadrzu. Czyli jeżeli jeden kanał sprzedaży działa gorzej niż planowaliśmy, to warto by było mieć drugi kanał sprzedaży, który można w tym momencie czy w danym momencie rozkręcić. Jak jeszcze przygotować? Tutaj to może nie jest stricte związane bezpośrednio z technologią sklepu internetowego, ale warto przygotować zespół, czy wszystkie zespoły do tego, żeby ten wzmożony ruch, wzmożoną sprzedaż obsłużyć. Myślę tutaj o szkoleniach z obsługi klienta, z nie wiem, poprawnego pakowania paczek na magazynie, szybkich wysyłek, obsługi reklamacji, zwrotów, ale też myślę o tym, żeby współpraca między działami była poprawna, zadbana, żeby powiedzieć sobie, gdzie są te punkty styku, ale też gdzie ewentualnie mogą wystąpić problemy i dbać o tą komunikację międzydziałową również. Fajnie jest pewnie przygotować sobie taki zestaw najczęściej zadawanych pytań, takich najczęściej sugerowanych odpowiedzi, żeby przyspieszyć pracę zespołów, ale też trochę odciążyć ich od tego zastanawiania się, co akurat napisać w danej sytuacji. Tu ponownie zachęcam do posiadania spotkań statusowych na danym projekcie czy w realizacji danego przedsięwzięcia i tutaj tak samo można zadbać i przygotować się do tego Black Friday właśnie poprzez spotkania statusowe, określenie sobie celu, później określenie jakiegoś planu realizacji tego celu. Fajnie oczywiście ponownie mieć plan B, jeżeli któryś pracownik nie przyjdzie do pracy, a mamy 1000 paczek do zapakowania, co wtedy, jeżeli dostaniemy 1000 zwrotów, czy może przesadziłem, może to nie, chociaż pewnie nie. Jeżeli dostaniemy dużą ilość zwrotów, co wtedy, jeżeli wyłączy nam się jedna z opcji płatności na sklepie, dlatego zachęcam do posiadania awaryjnego planu dla każdą sytuację, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Co jeszcze przygotować?
Procesy. I tutaj to jest rzecz, którą moim zdaniem warto jest przygotowywać długoterminowo, czyli raczej w strategii rocznej bym do tego podchodził, a niekoniecznie przez najbliższy miesiąc patrzeć na procesy i optymalizować te procesy. Bo wyobrażam sobie, że podpięcie nowego dostawcy płatności na sklepie internetowym dzisiaj, pewnie to jest tydzień z podpisaniem umowy i wdrożeniem jakichś tam wtyczek czy rozwiązań. I to jest pewnie rzecz do zoptymalizowania, do zrobienia, ale proces, przez który klient przechodzi, żeby dotrzeć do koszyka na dużych rozwiązaniach czy platformach B2B, zmiana tego procesu, to wydaje mi się raczej to jest kwestia głębszej analizy i bardziej strategicznego podejścia długoterminowego. Więc to, do czego zachęcam, to oczywiście do testowania procesów, do testowania jakichś procedur w firmie, do optymalizacji i automatyzacji oczywiście tych wszystkich procesów. Natomiast uważam, że dzisiaj to powinno raczej być celem na przyszły rok, a niekoniecznie na przyszły miesiąc, bo może to pewnie być w skutkach niekoniecznie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tutaj ponownie podkreślam plan B. Każdy proces pewnie można w jakiś sposób zaplanować, jeżeli coś nam nie wyjdzie. I najważniejsza rzecz, na której powinniśmy się skupić, to zawsze jest klient. Doświadczenia zakupowe klienta zostają. Nawet jeżeli dzisiaj nie sprzedaliśmy, to klient już u nas był, zapamiętał nasz branding, nasz sklep, naszą ścieżkę zakupową. Nawet jeżeli porzucił koszyk, to wtedy można oczywiście zastosować pewnego rodzaju narzędzia, o których za chwilę. Skupmy się na kliencie, na jego doświadczeniach zakupowych i to na pewno w długiej perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na naszą sprzedaż. I teraz trochę o narzędzie. Tutaj mam dla Was prezent. Nie znalazłem lepszej ikony, więc tego rodzaju prezent. Jutro w mailingu wysłanym przez hostersów będzie albo link, albo dokument od nas, który będzie mówił o kilku przykładowych raportach z Analyticsa właśnie, które mają ciekawy kontekst taki sprzedażowy, jeżeli chodzi o e-commerce. Taki, myślę, to będzie trochę analityczna zagwozdka, ale też może przydać się do tego, żeby tą sprzedaż w jakiś sposób skalować. I tutaj przykład podałem taki, że to będzie raport efektywności kanałów marketingowych. Nie, jak go wyklikać w Analyticsie, to taki prezent od nas prześlemy jutro. Wydaje mi się, że ich jest 10 albo 9 tych tipów w tym krótkim dokumencie, który prześlemy, więc ja nie będę tutaj jakoś szeroko omawiał Analyticsa. Zakładam, że każdy e-com ma to narzędzie podpięte. Jak nie, no to myślę, że najwyższy czas to zrobić. Ale przejdźmy do narzędzi moim zdaniem mniej oczywistych. Tutaj dwa podobne. Hotjar. Mi znany i lubiany u nas w firmie praktycznie każdy klient ma zaimplementowany Hotjar na swoim sklepie czy platformie B2B, ale też ostatnio testujemy narzędzie Microsoftu, właśnie Clarity. Są to narzędzia do badania mapy ciepła, mapy klientów, co robią na sklepie, na co klikają, które call to action się sprawdzają bardziej, które mniej. My przede wszystkim sprawdzamy tymi narzędziami, czy UX, który zaprojektowaliśmy, jest poprawny, czy guziki, czy przyciski na sklepie są w dobrych miejscach, a jeżeli nie, to gdzie powinniśmy je przenieść. Sprawdzamy też, jak długo klient przegląda dane podstrony. To oczywiście można też wyciągnąć z Analyticsa, natomiast tutaj widzimy kursor myszy. I ja oczywiście zachęcam do podłączenia takich narzędzi analitycznych do swojego sklepu czy do swojej platformy. Na pewno pomaga to optymalizować układ strony, elementy CTA, ale też zachowania klientów na naszych platformach. Kolejnym takim narzędziem, które dla nas jest raczej z tych nowszych, bo dopiero w tym roku zaczęliśmy podpinać, jest to Uptime Robot. I to jest rzecz, którą rozwiązywaliśmy dotychczas za pomocą jakichś wtyczek, ustawień w Analyticsie czy ustawień w WordPressie. Natomiast to narzędzie pozwala w czasie rzeczywistym obserwować strony, ustawić alerty, które dostaniemy w formie powiadomień czy wiadomości e-mail i natychmiast reagować na problemy. Są to, czy mogą to być oczywiście różnego rodzaju problemy, takie jak wyłączenie sklepu, przesilenie na sklepie, ale też dostępność strony czy czas odpowiedzi tej strony. Więc ustawiamy alert w czasie rzeczywistym, obserwujemy stronę i natychmiast możemy zareagować, jeżeli cokolwiek się wydarzy. Fajne narzędzie, na pewno polecamy.
I tutaj wrzuciłem jedno logo, ale myślę bardziej o zbiorze narzędzi, które ja tutaj dzisiaj z perspektywy e-commerce raczej wkładam do jednego worka, natomiast oczywiście można je rozdzielić. Systemy CRM, ale i systemy marketing automation typu GetResponse na przykład, które pomagają w zarządzaniu relacjami z klientami, automatyzacji marketingu, ale przede wszystkim w kontekście wzmożonego ruchu pomagają nam segmentować bazę klientów i później przygotować tą bazę do prowadzenia jakichś kampanii bardziej spersonalizowanych, mailingowych, więc na pewno warto posiadać narzędzie automatyzujące marketing albo zbierające bazę klientów właśnie typu HubSpot, w których możemy tą bazę zebrać, posegmentować, a później przygotować dla nich coś więcej niż tylko reklamy w Google Ads czy jakieś inne reklamy w social media. Więc warto podpiąć jakieś narzędzie typu właśnie CRM lub marketing automation. I ostatnie z narzędzi to oczywiście narzędzia do badania SEO na naszym sklepie i kontentu sprzedażowego. Zalecamy podpinanie takich narzędzi, sprawdzanie, czy nasze frazy kluczowe idą w dobrym kierunku, czy nasza indeksacja na stronie jest poprawna. I tutaj podaję dwa przykłady, oczywiście jest ich więcej, bo pewnie można by tutaj Semrusha poruszyć, czy do badania w social media Brand24 i wiele, wiele więcej. Raczej chodzi mi o to, żebyśmy sprawdzali, co się dzieje w naszym SEO, w naszym content marketingu, bo to długoterminowo oczywiście będzie miało bardzo pozytywny wpływ, jeśli będziemy rozwijać SEO na sklepie, na naszą sprzedaż. I teraz wybór odpowiednich narzędzi do monitorowania e-commerce jest oczywiście kluczowy dla sukcesu. Dzięki nim możemy reagować na bieżące wydarzenia, no i planować długoterminowe strategie rozwoju, ale też w krótkim terminie, w przypadku Google Adsów czy w przypadku GetResponse, można bardzo szybko zareagować na, załóżmy, jakiś trend albo wyprzedaż produktową. Także są to też działania, które możemy poczynić. I teraz trzeci blok tematyczny, który poruszę, czyli jakie kluczowe parametry i funkcjonalności poprawić na sklepie przed czwartym kwartałem. No jest to mocny sprzedażowo kwartał w większości przypadków. My raczej sprzedaż odnotowujemy większość, 99% klientów odnotowuje większą sprzedaż w tym czasie naszych. No ale żeby w pełni wykorzystać ten potencjał, musimy upewnić się, że ten nasz sklep posiada wszystko zoptymalizowane w miarę możliwości. No i teraz szybkość ładowania strony. Pewnie jest to jeden z kluczowych elementów. Na niego składają się dwa, być może trzy duże elementy, czyli wielkość obrazów, czy obrazy w ogóle. I tutaj zachęcam do tego, żeby za pomocą narzędzi, na przykład jak właśnie Google Page Speed Insight, czy innych narzędzi badać wielkość tych obrazów, a przede wszystkim dodawać obrazy w formacie WebP, żeby były jak najmniejsze. Druga rzecz to optymalizacja kodu. Tu ponownie to samo narzędzie, można sprawdzić, czy kod jest zoptymalizowany, czy nie jest za dużo jakichś JavaScriptów i tak dalej. To są rzeczy oczywiście programistyczne, ale kluczowym jest, żeby dbać o optymalizację tego kodu. I ja tutaj dokładam trzecią cegiełkę, czyli optymalizację kontentu. I o ile te dwie pierwsze są mega istotne i zawsze trzeba to robić, no to content raczej uważam, że powinien być przemyślany długofalowo, strategicznie rozwijany. Jeżeli cofamy się do jakiegoś zagadnienia czy rozwoju, czy usunięcia kontentu, to zastanówmy się, jak to wpłynie na nasze SEO. Nie? Więc w tym kontekście widzę trzy obszary do poprawy, żeby szybkość ładowania strony, czyli coś, co wpływa na wyszukiwarkę, ale wpływa też na odczucia klientów, zoptymalizować. Druga rzecz, chyba powinna być pierwsza, no to to, jak wygląda nasz mobile i responsywność na tym mobile. To jest rzecz, którą uważam, odbierając stronę internetową, powinno się zrobić jako pierwsze, czyli sprawdzić, jak działa mobile, jak działa proces sprzedażowy na mobile'u, jak responsywność działa na obrazach, filmach, wszystkim, co na stronie się wyświetla. I tutaj wydaje się, że dzisiaj nie ma nic ważniejszego. Z naszych statystyk wynika, że ponad 50% zakupów ogółem odbywa się przez mobile, a w niektórych branżach jest to nawet 80%, więc jest to niezwykle istotne, żeby testować swoją stronę, swój sklep na różnych urządzeniach o różnej rozdzielczości.
Kolejna kwestia, bezpieczeństwo. I tutaj oprócz certyfikatu SSL, który oczywiście pewnie przychodzi na myśl każdemu i dbanie o ten certyfikat, część w ogóle narzędzi czy część sklepów typu SaaS już wymaga tych certyfikatów i nie da się opublikować sklepu bez certyfikatu, a jeżeli certyfikat się kończy, to bardzo głośno krzyczy o niego, ale myślę tutaj też o aktualizacji wtyczek, o aktualizacji jakiegoś zarówno kodu, ale i modułów sklepowych. No dla przykładu świeża sprawa, farmaceutyczna firma w ostatnich dniach została zhakowana właśnie przez to, że gdzieś ich Magento miało dziurę. Także duży wyciek danych, tam ja nie znam jakichś super szczegółów, ale na pewno weszli przez sklep internetowy i stamtąd już dalej do bazy danych. Więc warto dbać o to bezpieczeństwo i o to cyberbezpieczeństwo przede wszystkim w naszym kontekście. Kolejna rzecz. No to proces zakupowy. To jest oczywiście coś, co w krótkim terminie uważam, że nie da się tego dobrze zmienić, ale w długim terminie warto mieć na to pomysł, a najlepiej mieć od razu wdrożony taki proces zakupowy dla klienta, który pozwala oczywiście w cudzysłowie jednym kliknięciem dokonać zakupu czy płatności. I optymalizacja tego procesu zakupu zarówno w desktopie, jak i na mobilu. To jest kluczowy aspekt do tego, żeby poprawić parametry i funkcjonalności przy tym Q4. Wyobrażam sobie sytuację, że sklep obcina jeden krok zakupowy i wtedy od razu konwersja ze sprzedaży, jeżeli zastosujemy taki zabieg, rośnie. Także myślę, że to jest jeden z też kluczowych elementów do tego, żeby zoptymalizować nasz sklep. I ostatni, który chciałbym dzisiaj poruszyć w tym trzecim bloku, to komunikacja. I tutaj nasza obserwacja pokazuje, że warto mieć różne sposoby komunikacji dla klientów i zarówno niech to będzie chatbot ze sztuczną inteligencją, który podpowie produkty, który porówna te produkty, który podpowie cenę, czy prześle kontakt, wyłoni ten kontakt, być może odwoła się do regulaminu, ale też fajnie, żeby były dostępne możliwości kontaktu przez SMS-y, przez maile, przez telefon, może WhatsApp, może jakieś inne social media. Chodzi o to, że każdy klient inaczej chce się komunikować z nami, a dosyć łatwo można wdrożyć rozwiązanie, gdzie ta komunikacja jest dosyć otwarta z klientem. I teraz troszkę o tych automatyzacjach i sztucznej inteligencji, coś co my obserwujemy, no to niewątpliwie jest to personalizacja oferty. I największa rzecz, no to są pewnie testy AB, gdzie pokazujemy temu samemu klientowi różne opcje albo różnym klientom te same opcje. Jakby konfiguracji tych testów pewnie jest dużo, natomiast wiem, że nie wszystkie sklepy mają możliwość przeprowadzania testów AB bezpośrednio na produktach, a raczej te testy AB przeprowadza się na reklamach i to też jest super, więc personalizacja oferty w kontekście, czy testy AB w kontekście personalizacji oferty, to jest jak najbardziej ważna i istotna rzecz. Druga sprawa, no to oczywiście jest cross-selling i upselling, czyli podpięcie tych podpowiedzi produktowych, co może cię jeszcze zainteresować, no to na karcie produktu czy na karcie kategorii warto jest taki blok czy taki moduł dodać, no bo ta personalizacja tej oferty może okazać się kluczowa pod tym kątem, żeby klient dokupił coś od nas i tak naprawdę rozszerzył tą możliwą sprzedaż. Targetowanie i tutaj to łączy się z podpięciem narzędzi typu HubSpot czy GetResponse. Ustawiamy na przykład remarketing na tej podstawie. Załóżmy, że wpada nam klient, wchodzi na stronę, porzuca koszyk, no to od razu remarketing, czy to z Facebooka, czy z Google'a, może go śledzić i w cudzysłowie zaatakować naszymi reklamami i to jest rzecz, którą da się w miarę zautomatyzować. Natomiast tutaj też myślę o takim targetowaniu już głębszym, kiedy zbieramy bazę danych i tą bazę opisujemy za pomocą sztucznej inteligencji po jakichś parametrach i wskaźnikach. I te rzeczy też już są możliwe i to jest super rozwiązanie, jeżeli planujemy w długiej perspektywie dbać o bazę danych, o bazę klientów czy bazę mailową i ją później rozwijać, prowadzić do niej komunikację, wysyłać newslettery czy kampanie mailowe. Także zarówno porzucone koszyki, jak i później rozwój remarketingu, czy rozwój e-mail marketingu, to tutaj to jest miejsce i widzę coraz większe pole w ogóle zastosowania sztucznej inteligencji w tej przestrzeni.
coś, co, coś, bez czego dzisiaj chyba nie wyobrażamy sobie sklepu internetowego, czyli chatbot. I dotychczas były to czaty, które, gdzie po drugiej stronie jest człowiek lub kilka pytań, które odpowiadają na każde pytanie to samo i denerwują klientów. Dzisiaj taki czat fajnie może posłużyć za pomocą, znaczy może być taką pomocą właśnie dla naszych klientów, czy to porównać produkty, czy wyszukać produkty, czy odpowiedzieć na zapytania cenowe. To wszystko już dzisiaj jest w chatbotach i to wszystko opiera się o sztuczną inteligencję. Natomiast to, czego ja się boję zawsze, no to kiedy ten czat powinien przyłączyć się na prawdziwego człowieka, kiedy on zacznie halucynować i kiedy zacznie nie odpowiadać już na zadane pytania, tylko gdzieś wymyślać różne rzeczy. I to jest rzecz, którą sugeruję wam sprawdzić w miarę możliwości szybko, bo może się okazać, że przy wzmożonym ruchu te czaty oszaleją. Także jest ich kilka. Tutaj jak mógłbym coś polecić, to pewnie TokTu. To jest taki, który my ostatnio testujemy. I ostatnia rzecz, prognozy towarowe. I tutaj widzę, różne firmy są z nami, więc duże firmy mają systemy ERP, mają systemy BI, więc tam ta analiza danych czy prognoz towarowych odbywa się w nieco inny sposób, ale wyobrażam sobie, że mniejsze e-commerce mogą mieć z tym nie lada wyzwanie, bo nie ma takiej analityki w prostych systemach fakturowych czy w prostym Basslinkerze, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc być może warto sobie wyciągnąć bazę danych do Excela, wrzucić ją do jakiegoś, załóżmy, czata GPT i poprosić go o przygotowanie predykcji na kolejny miesiąc, dwa, trzy, może dłużej na podstawie tych danych. Przy prostych, nie jakichś bardzo rozbudowanych tabelach on powinien sobie z tym poradzić i to jest rzecz, którą na pewno warto sobie przygotować, czyli zabezpieczyć stan magazynowy na to, żeby nie zabrakło nam towaru albo nie został ten towar po Black Friday. I teraz pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć tą część o AI. Automatyzacja i AI to nie przyszłość, a teraźniejszość naszego e-commerce. I to mi powiedział wczoraj ChatGPT. Ja w sumie się z tym utożsamiam. Także wykorzystując te narzędzia możemy nie tylko zwiększyć efektywność operacyjną, ale także oferować klientom lepsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia. Podsumowując, uważam, że w długim terminie warto się przygotować do tego Black Friday i to przyniesie dużo lepsze efekty niż takie poszarpane działania krótkoterminowe. Natomiast jako że mamy za miesiąc Black Friday, to kilka wskazówek, mam nadzieję, przyda wam się teraz. Tak jak powiedziałem, jutro prześlemy wam krótki taki informator a propos Analyticsa i raportów w ramach takiego prezentu i podziękowania za to, że byliście na tym webinarze. Ja dziękuję i oczywiście chętnie odpowiem na pytania. Z mojej strony to wszystko. Wyszło super, Robert. Dziękuję. No to co, czekamy na pytania teraz? Tak, chyba teraz część na Q&A. Na razie żadnego nie widzę. Zapłaciliśmy komuś za pytania? O, właśnie nie, ale jakieś jedno się pojawiło, także tutaj widzę, że pytanie jest do ciebie. Widzę, tak. Tak, Artur. Tak, boję się, absolutnie się boję, dlatego cały czas testujemy. Natomiast dzisiaj te czaty naprawdę w prostych zapytaniach dają radę. Więc kluczowe na dzisiaj jest postawić jakąś granicę i wiedzieć, kiedy ta granica się kończy. Oczywiście za każdym razem, i to się zdarzało i nawet na Amazonie, że klienci mogą zaczarować te czaty, mogą te czaty podawać pierdoły. Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że jeżeli chcemy rozwijać automatyczne odpowiedzi na sklepach internetowych, to nie ma lepszego rozwiązania niż testować. I te czaty też się uczą, pamiętajmy o tym. Więc jeżeli pójdziemy w dobrym kierunku i będziemy je szkolić, wpływać na ich odpowiedzi i kontrolować, myślę, że w długim terminie to jest gra warta świeczki. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, trochę się boję, że odstraszą mi klienta. Nie mam takiego doświadczenia dzisiaj, ale na pewno się boję.
Widzę, że Artur coś pisze. Oj, nie wiem, Artur, czy mamy na to tyle czasu, ale jeżeli będziesz chciał, to odezwij się, przegadamy temat. Ja tam w kilku jakichś żołnierskich słowach albo podeślę ci preskę, może to jakoś ci pomoże. Nie, chyba dzisiaj nie mamy na to czasu, żeby streścić, bo były cztery duże tematy. Pokażę ci agendę, może zerknij. Ale też będzie dostępne nagranie tego webinaru, więc Artur, na spokojnie będziesz mógł do niego wrócić i w razie jakichkolwiek pytań dodatkowych tutaj Robert chętnie pomoże. Oczywiście, tak, ja oczywiście jestem dostępny. Nagranie chyba będzie jutro, z tego co się orientuję. Tak, tak. Więc myślę, że na spokojnie. I to jest w ogóle tylko agenda mojej części, bo jeszcze Gosia miała. Tak, ja jeszcze miałam swoje dwa pierwsze punkty. No to Artur, kiedy najlepiej puszczać reklamy przed Black Friday? Ile czasu przed? No i oczywiście pamiętajmy, że algorytmy muszą się nauczyć, więc najpóźniej w czasie uczenia algorytmu, czy jakby uwzględniając ten czas, w Google to jest pewnie około 2 tygodni, na Facebooku jest nieco szybciej, na TikToku nie wiem. Natomiast pamiętaj, że to zależy od odbiorców, od tego, komu sprzedajesz, jak długi jest proces zakupowy. No bo wyobrażam sobie, że inaczej kupuje się odkurzacz za 5000 i inaczej kupuje się koszulkę za 100 zł, która i tak ci jest potrzebna, więc reklama, zakładam koszulki, może być jeden raz puszczona, szybki szpil, duża skala i pewnie to będzie tanie, a odkurzacz za 5000 zł trzeba komunikować kilkukrotnie w wielu miejscach i przewidzieć, że ten klient faktycznie spotkał się z tym odkurzaczem wielokrotnie i dokona zakupów w Black Friday, bo zobaczy reklamę ostateczny raz i zakupi. To w B2C, a w B2B to zupełnie ten proces zakupowy jest inny. Ja nie jestem przekonany, że klient B2B kupuje w Black Friday, a jeżeli kupuje, to pewnie to są jakieś mniejsze rzeczy, a nie duże zamówienia. Chyba tyle w tym temacie. Więc możliwie szybko. Ja uważam, że dzisiaj to jest ostatni moment, żeby zacząć zajmować się swoimi reklamami na Black Friday. Co sądzicie o branży edukacyjnej, kursy, szkolenia na temat AI oraz reklam i ogólnie e-commerce? O kurczę. Gosia, czy ty chcesz coś tutaj uczknąć tego tematu? Nie wiem, czy jestem odpowiednio kompetentną osobą, żeby móc się na ten temat wypowiedzieć. Wiesz co, ja Artur, mam takie doświadczenia, my nie mamy jakoś wiele ze sobą kursów sprzedanych. Mamy kilku klientów, którym przygotowaliśmy landing page sprzedażowy, więc to w tym kontekście na pewno. Szkolenia dzisiaj ponoć to jest rosnący rynek, nawet ostatnio taka konferencja Web2Learn, czy konferencja tej firmy Web2Learn pokazywała jakieś dane, że właśnie to jest to rynek, który będzie absolutnie rósł w przyszłym roku i w najbliższych latach, więc pewnie jest to dobry kierunek, jeżeli o to pytasz. Ja osobiście nie mam jakichś dużych doświadczeń ze sprzedawaniem kursów online, a tym bardziej kursów na temat sztucznej inteligencji. My w firmie raczej bazujemy na własnych doświadczeniach. Oczywiście sprawdziliśmy jakieś kursy na Udemy, pewnie jakieś kupiliśmy i przerobiliśmy, natomiast dzisiaj wydaje się, że ta wiedza jest jeszcze bardzo rozmyta. Ja też oglądam tych specjalistów, oceniam sobie i potem to kupuję, więc ja tu nie mam jakiegoś super specjalnie zdania. Nie jestem w stanie też nic wielkiego polecić. Co do reklam, no to reklamy kursów oczywiście można robić, ale moim zdaniem jednak marka osobista
To jest rzecz, która sprzedaje kursy w dzisiejszych czasach, albo przynajmniej w większości sprzedaje kursy. Jasne, nie ma sprawy. Też dziękujemy za te pytania. Chyba nie ma dalej. Właśnie zakończyliśmy. Tak. Teraz jest czas dla Was. My już swój wykorzystaliśmy. Tak. Teraz ten czas, który pozostał, jest dla Was, żebyście mogli zadawać nam pytania. Jeśli no, taką myślą, oczywiście. Oczywiście, a też patrzę na godzinę, widzę, że zmieściliśmy się mniej niż godzince, także wydaje się, że tak, fantastycznie sobie poradziliśmy. Jesteśmy o czasie. Super. Daliśmy radę. O, jeszcze jakieś pytania. Albo, o, dzięki. Ja. Dzięki. Dzięki. Podziękowanie. Damian. Dzięki, Damian. Dzięki, Damian. Okej, okay, no to słuchajcie, ja ze swojej strony na pewno zobowiązuję się wysłać jutro materiał, o którym mówiłem. Jutro ma być też nagranie, z tego co wiem. No i ja pozostaję do Waszej dyspozycji w dowolnej formie komunikacji, jaką tam wolicie. Ja ze swojej strony również chciałabym bardzo podziękować wszystkim za dzisiejszą obecność. Tobie, Robercie, przede wszystkim. Super merytoryczny wkład w ten webinar. Mega wartościowe informacje. Mam nadzieję, że nasi tutaj słuchacze skorzystają z tego w 100%. No i co? Ja ze swojej strony również zapraszam do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań, w razie jakichkolwiek wątpliwości, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować. Czy tam przez LinkedIn, czy pisząc maile, whatever. Oczywiście nagranie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, z tego webinaru będzie dostępne, więc jeśli będziecie chcieli do niego wrócić, to jak najbardziej. Ankietka może jeszcze, nie wiem, czy tam się pojawiły jakieś odpowiedzi na pytania. Zachęcamy jeszcze raz gorąco do odpowiedzi na to jedno krótkie pytanie. No i chyba tyle. Będziemy musieli się pożegnać, a było tak fajnie. Super. Pożegnajmy się i bądźmy w kontakcie. Piękne, bądźmy dzięki. W kontakcie. Super. Dobra. To ciao wszystkim. Cześć, trzymajcie się ciepło. Hej, hej.